Cześć, witajcie detailingowy dziedzie. Kolejna pianka, już ostatnia. Była zielona. Była zielona, co tam już? A, żółta, zielona. Czas na niebieską. Zobaczmy. Kolorek. No, tutaj niebieskie piany to już u mnie były. 50 odliczymy. Różnica, jeżeli chodzi o piany kolorowe. Słuchaj, tamte były takie gęste. Tutaj z tego Shine Chemicals, one są jakieś takie, ten barwnik, one są płynne bardzo właśnie. Taki, wszystko jest takie bardzo fluorescencyjne. Tak troszeczkę inaczej moim zdaniem jest niż wszyscy, naprawdę. Zobacz, ten niebieski nawet, tamte to pamiętam, Eco Shine chyba bodajże było, też taki był, on był gęściachny. Tutaj wszystko jest takie, kurczę, jakby było fluorescencyjne. Wypłuczę od razu. Zobaczymy, jak to usiądzie na mańku. Dzisiaj, słuchaj, który dzisiaj? 27, czwartek, październik, końcówka. Złota polska jesień, naprawdę jest pięknie. Ostatnie dni ciepłe, pod koniec miesiąca w ogóle, na początek listopada ma być nawet do 25. Zobacz, jak kolorowo. Cudownie, nie? Dobra, my tu gadu gadu, jak to mówią w Łodzi, a Niemcy pod Zgierzem. Przelewam i jedziemy z bałaganem w mańku. No kolorek ładny, no co, no niebieski. Na białym będzie dobrze widać, jak to siedzi. Ciekawe, na ile ją jeszcze rozcieńczy. Zrobiłem tutaj, wiadomo, 1 do 10. Ok. Pianownica. Brud, wiesz co tu siedzi, co ja tu ostatnio kładłem na niego? A, Burboisa bodajże chyba, gloss coś tam, gloss spray. Ta, obłędnie to usiadło. Zobaczmy, czy ma jeszcze hydro. O, widzisz. No jest. Całkiem nieźle. Dobra, rozcieńczyłem tutaj troszeczkę. To słuchaj, pójdę z tamtej strony. To, atakujemy, nie? Już końcóweczka. Czas. 11:18. Słuchaj, z tych wszystkich ta jest chyba najsłabsza, taka rozcieńczenie. Zapach fajny. Kurczę, taki rześki. O, ale za to z tych wszystkich ma najprzyjemniejszy zapach, moim zdaniem. No zajebisty. Naprawdę. O, tak. No pianka jak to pianka, no zobaczymy, co zrobi. Widzisz, niby to samo, kurczę, dodany kolor, a inne zapachy. No fajnie. No mam trzy różne piany. Zobaczymy, jak się to wypłucze. O, ile jemy na dach, standardowo, co? Niech spływa. Pięknie. I teraz najlepsze. Miód, samy miód. Dobra. Rozcieńczanie robi się kaszkowata. Widzisz, nie fajnie, nie? No niestety. Wszystkiego mięśnie, ale zapach jest zajebisty. Tu mnie kupiła zapachem. Ojej, co on mi przypomina? Jakieś mydło takie rześkie, świeże. Zajebiście pachnie. O! Naprawdę, zapach jest cudowny. Z tych wszystkich trzech, moim zdaniem, najfajniejsza. Na początku mówię, niebieska. Zostawiam ją na koniec, a się okazuje, że jeżeli chodzi o walory zapachowe, ma najprzyjemniejsze.
No dobra, jeszcze siedzi. Która to godzina? 19, czyli powiedzmy, że minęła minuta. Odłożę sobie pianownicę. I będziemy obserwować, nie? Będę chodził z lancą. Taki film z czapeczki trochę. Zobaczmy, jak ona pachnie. Zobaczę, jak ona pachnie z butli, słuchaj. No z butli trochę czuć zasady, ale jak się uwolni, zdecydowanie lepiej na lakierze pachnie. Ale z tych wszystkich chyba najfajniejsze. O, dotknąłem. Pewnie będę miał niebieskiego nocha. Dobra. Co mi się podoba w tych pianach właśnie, że one są, te barwniki są inne, takie jakby fluorescencyjne, że widać, że one nie będą ci, kurczę, zabarwiać. Na przykład betonu, bo jest na niebiesko. Myślę, że już chyba, nie? 22 minuty. Tu jeszcze siedzi, tam ją zmyłem. Tu mnie interesuje, w słoneczku zaczyna przysychać na szybie. No, niestety. To co? To lecimy. Zacznę od tyłu. Zobaczmy, co to będzie. Ale zbiera tak jak tamte, także bez różnicy.